Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Pomidory.pl i zapraszam was na drugi odcinek z Diddy Kong Racing na konsolę Nintendo 64. Zagrajmy wy. Wiem, troszeczkę na odwrót powiedziałem, ale trudno się mówi. W poprzednim odcinku zaczęliśmy sobie fabułę tej gry, poznaliśmy kim jest Timber i co tutaj tak naprawdę się dzieje, a mianowicie to, że wielka tłusta świnia pod nazwą Whispeak przejęła kontrolę nad Timber Island i naszym zadaniem jest ją pokonać, a raczej jego. Zaliczyliśmy sobie cały pierwszy świat pod nazwą Dino... Cholera, jak ta nazwa się nazywała? Dino Domain. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się za Snowflake Mountain. Bez zbędnego przedłużenia jedziemy z koksem. Dobrze wszystko powiedziałem. Tak więc tak, jeszcze w poprzednim odcinku poznaliśmy pierwszą naszą Battle Arenę, która polegała na tym, że musieliśmy zebrać 3 jajka do naszego gwiazda. Gwiazda? Gniazda. Jezus Maria, ale mi się język plącze, do tego jeszcze mylę wyrazy. Niefajnie. Dobra, teraz podjedziemy sobie do Tarza. I on nas zmieni na... On nas zmieni sobie na samolocik i my sobie polecimy do Snowflake Mountain. Ponieważ tak, wszystkie tutaj jakby zadania od Tarza mamy chwilowo zaliczone. Aczkolwiek to jest, mówię, chwilowe, bo potem będziemy musieli zrobić jeszcze jedno zadanie i potem Tarz od nas się już odczepi raz na zawsze. Tak więc bez zbędnego przedłużenia udajemy się do Snowflake Mountain. Mam nadzieję, że tym razem wlecę bez problemu, ponieważ to jest moje trzecie podejście do tego odcinka. Wlatuj. No, i to się nazywa. Lubię tą muzykę z lobby. A więc tak, to jest Snowflake Mountain, czyli po prostu drugi świat, czyli świat zimowy. I jak widzicie, tutaj jest iglo i w tym iglu jest nasz boss. Czyli po prostu musimy w skrócie zaliczyć wszystkie wyścigi, żeby dostać się do bossa. Nic się tutaj w ogóle nie zmienia. Tutaj mamy Trophy Challenge, czyli po prostu kapy. I bez zbędnego przedłużenia robimy Snowball Wally, czyli nasz pierwszy poziom, który będziemy sobie teraz 100%ować. Bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem. I zamiast jechać prosto, najpierw skręcimy sobie tutaj. Dlaczego? Otóż tutaj mamy klucz. Uuu, pomidorowy.pl, ale dlaczego ty teraz restartujesz, skoro tobie się nie uda jakby zdobyć teraz, bo musisz się znowu po klucz wracać? Otóż nie, moi drodzy. Klucz się zapisał. Gra jest o tyle mądra, że ona zapisuje właśnie takie rzeczy. I to się bardzo przydaje, bo będą poziomy, gdzie klucze będą pochowane w takich miejscach, że trzeba, że takie coś, co ja teraz zrobiłem, będzie wręcz wymagane. Żeby tylko 100%ować. Jezu, i ciągle mam wyobrażenie, jakbym grał w Team Racing, a nie w Diddy Kong Racing. W sensie w Crasha. Bo ciągle, jak chcę użyć itemek, to ciągle używam kółka, to przecież ja mam ustawione inaczej. Ja nie mam pod kółko, tylko pod R1. I mam nadzieję, że to ta moja próba przejścia wyścigu nie zakończy się porażką. Chociaż troszeczkę się momentami na to zapowiada. Aczkolwiek będę się starał, żeby tak się nie stało, no nie? Starać się zawsze można. Wykonanie zawsze jest ciężkie, ale staranie jak najbardziej jest ok. Powiem wam, że mam nadzieję, że dzisiaj mi śnieg nie utrudni, że tak powiem, internetu, bo nie będę ukrywał, że nawet, że mieszkam w takim dużym mieście, to jednak powiem wam szczerze, że śnieg potrafi naprawdę uprzykrzyć życie i uwierzcie mi, nie jestem jedyny, który teraz to mówi. Cholera jasna, przegrałem to. Oczywiście, że będziemy sobie restartować wyścig. Co wy myślicie, że nie? Dobra, try again. Miałem możliwość jeszcze powrotu do lobby, ale nie mam zamiaru tego robić. Tak więc jedziemy z koksem, jeszcze raz. Będę się starał zdobywać niebieskie baloniki, ponieważ niebieskie baloniki zawsze dają nitro. A nitro jest bardzo ważne i bardzo pomaga. Ale speed boosty to oczywiście sobie, że będę brał. Dobra, to mnie troszeczkę bardzo nawet powiedziałbym, że przyspieszyło. Cholera, pierwszy fail taki. No niestety, zdarza się i to. Dlatego myślę, że będę tego przestrzegał i nie popełniał takich głupich błędów jak teraz. Bo to już była totalna głupota w tym momencie, nie będę tego ukrywał. Dawaj. Jezus Maria, ale drifty, Jezu. W ogóle taka ciekawostka, ta gra często ma lagi nie z tego względu, że ja praktycznie nie mam miejsca na dysku czy coś,
Tylko ta gra została zrobiona w taki sposób, znaczy w sumie śnieg, o. Jak śnieg pada w tej grze, to wtedy dzieją się lagi. Dlaczego? Ponieważ Nintendo 64 nie może ogarnąć śniegu. Naprawdę. Uwierzcie mi, to będzie widoczne za jakiś czas. Wspomnijcie niedługo moje słowa. Że faktycznie zobaczycie, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o framerate. Ponieważ Nintendo 64 nie ogarnia framerate'u, kiedy pada śnieg. I proszę bardzo, jesteśmy pierwsi. Co mi się bardzo podoba. I przyleciał do nas Tash, wręczając nam kolejny balonik. Który to już będzie balon? Będzie to balon numer... chyba 15. Tak, 15, bo widzę teraz, że mamy 14. Pojawił się tutaj nam, że tak powiem, total. Chyba balonów w tej grze jest 47, o ile dobrze pamiętam. No i proszę bardzo, jak widzicie, klucz otwiera nam Battle Arena. Ale tym razem zrobimy tak, jak powinno być zrobione, a nie tak, jak zrobił to Michałek aka Pomidor w poprzednim odcinku. Robimy najpierw sobie wszystkie wyścigi, a potem zabieramy się za Battle Arena. Następny poziom to będzie Everforced. Coś tam. Nie zdążyłem przeczytać. Everforced Peak, coś takiego. I to jest poziom lotniczy. Wow. To nieźle się wpakowałem, jeżeli chodzi o poziom. Wow. Co to było? Dziwne. Czemu mam wrażenie, że od tego świata zaczną się właśnie fejle z mojej strony, czyli że będę po prostu zawsze albo drugi, albo trzeci? Nie wiem, mam takie dziwne wrażenie, wiecie co? Nie wiem, być może mam nietrafne wrażenie, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Lul! Dawać mi! Fajna muzyka, naprawdę! Bardzo szanuję soundtrack z Diddy Kong Racing. W ogóle też miała kiedyś powstać taka gra jak Donkey Kong Racing, z tego co słyszałem. Ale ostatecznie ona nie została wydana, ponieważ została przerwana w produkcji. Nie wiadomo czemu, ale szkoda trochę, bo ciekawa byłaby część. Zresztą ja bym osobiście kiedyś chciał zobaczyć Diddy Kong Racing 2. Bez względu czy to byłoby na Switcha czy nie na Switcha, po prostu chciałbym zobaczyć. Znaczy stuprocentowo byłoby na Switcha, no bo nie ukrywajmy, jak na jakąkolwiek konsolę Nintendo, no bo... przecież Rare robiło gry dla Nintendo, a to są bardziej postacie z Nintendo, więc nie widzi mi się, żeby postacie z Nintendo nagle pojawiły się na konsoli PlayStation 1 czy coś. Tak więc, no wiecie sami o co chodzi. Ale otoczenie tego poziomu, jak i grafika, wszystko mi się bardzo, ale to bardzo podoba, jeżeli chodzi o ten poziom. Tak więc ten poziom, jak i ogólnie cała ta gra, zasługuje u mnie na bardzo wysoką ocenę, bo nawet, że to jest gra na Nintendo 64 i wiadomo, Nintendo lubi bardzo siebie mocno promować w takich grach przez te całe loga Nintendo i tak dalej, to jednak ja uważam, że jest wszystko jak najbardziej ok i moim zdaniem bardzo szanuję Diddy Kong Racing. Jesteśmy pierwsi, yeah! Oh yeah! Znowu Tash latający na dywanie zarąbanym od Aladdina. I co? Będziemy mieli 16 balonik? Jak najbardziej tak, 16 balonik. Wręczony jest dla nas. Bardzo się czuję satysfakcjonowany. Satysfakcjonowany. Jezus Maria, nie umiem mówić. Czas na Warlus Cove, ale jak się tam ten poziom nazywał? Everfrost Peak, dobra. Warlus Cove. Nasz następny poziom. Dobra. Jedziemy. A niektórzy na turbo startują. Dobra, trudno się mówi. Ja będę musiał ogarnąć taktykę z turbo, ponieważ nie będę ukrywał, że na bossa się to przyda, ponieważ tak, będziemy dzisiaj walczyli z tym frajerem. Blurim. Tak więc, no, Blurry, będziesz miał dzisiaj skopane... Nie wiem w sumie co... Nie wiem co ja chciałem w sumie nawet powiedzieć. Na pewno nic mądrego. I widzicie, tutaj mamy znowu logo Nintendo. I Nintendo. Za dużo tego Nintendo. I R, o, co oznacza Rare. Czyli zarąbistych twórców, którzy stworzyli takie świetne gry jak Donkey Kong Country i Banjo-Kazooie i Conquera. Chociaż Conquera mówię, ja widziałem tylko Conquera jako taką grę, jako let's play.
ale nie widziałem, jeszcze, w sensie jeszcze nie grałem w Conquera. Być może, że kiedyś w końcu nadejdzie ta pora, żeby zagrać w Conquera. Ja wiem tylko jedno, że gierka jest naprawdę strasznie wulgarna. To co już mówiłem w poprzednim odcinku. Tak więc... zobaczymy. Zobaczymy jak to się skończy, jak zagram w Conquera. Znowu logo Nintendo. To Nintendo będzie mnie prześladować przez całą tą serię. Jak i przez serię pewnie Donkey Kong Country... znaczy w sensie, jakie serie Donkey Kong? Na 100% będzie mnie prześladować przez Donkey Kong 64. To jestem na 100%, 100% nawet pewien. Plus na pewno w Donkey Kongu Country, bo seria Donkey Kong Country ma często właśnie coś takiego, że jak zdobywamy jakiś artefakt czy cokolwiek, to często jest właśnie tak, że pojawia się to logo Nintendo całe. Ale nie będzie, nie ma tutaj mowy o Donkey Kong Country na chwilę obecną, bo przynajmniej jeszcze Let's Play nie zrobiłem. Jeszcze. Jedziemy z Koksem. Chyba dzisiaj nie uda mi się całego tego świata zajrzeć, bo niestety o 16.13 mam autobus, a jest godzina 15.28. Chociaż nie, przy dobrych wiatrach może jak zepnę dupsko, to się uda. I nie sfailuję po drodze. No dobra, mamy finish. Udało nam się dojechać jako pierwsi. Z tego co wiem, Battle Arena w tym świecie będzie dosyć spoko. Nie będzie można narzekać. Dajcie mi 17 balonik. W sensie też daj mi 17 balonik, jeżeli możesz. Jeżeli to dla ciebie nie jest żadna łaska, dać mi ten balonik. No i dobra. Pierwsze trzy poziomy mamy zaliczone stąd. Czas na Frosty Village. Po Frosty Village zrobimy małe cięcie, w sensie małe ZW. I ja zobaczę jak to się nagrywa i będziemy dalej nagrywać. O, i tutaj zaraz obok logo Rare. I zobaczymy jak z Blurry mi się będzie walczyło. Mam czasami trochę obawy, że zaraz po tym wyścigu mi bluescreen walnie, tak jak było jakiś czas temu. Ale mam nadzieję, że to są tylko moje małe podejrzenia i mam nadzieję, że tfu, odpłukać się to nie stanie. Czasami mi się wydaje, że soundtrack w tej grze jest cyrkowy momentami, nie wiem. Bo to trochę pasuje na poziom zimowy, aczkolwiek troszeczkę też bym nadał ten soundtrack do jakiegoś poziomu cyrkowego, nie wiem jak wy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tak jak widzicie, trochę perspektywę kamery zmieniłem. Ale to tak wiecie. Czasami daję na to, czasami na to daję po prostu. Jedyne co zasłaniam to minimapę swoją twarzą, raczej swoim ciałem. Bo jeszcze nie mam, że tak powiem, green screena. Jeszcze. Ale przyjdą kiedyś te czasy, kiedy green screen się ukaże na moim kanale. He he he. Jejku, ale to jest fajnie posłuchać sobie takiego soundtracku. No dobra. Nie, naprawdę, on jest wpadający mega w ucho, radzę wam sobie przesłuchać. Ale dobra, im więcej zbieramy bananów, tym szybszy jest nasz kart, taka ciekawostka. Dosyć bardzo ważna ciekawostka. I mam nadzieję, że jak zbiorę ilość 10, to wywalę tak z kapci, że będę mógł ich dogonić. W sumie to już powoli ich doganiam, a przynajmniej jednego z nich. Jednego z moich rywali. Chociaż szczerze powiedziawszy, ja bym sobie już ten wyścig darował i powtórzył. I tak też chyba zrobię. Jedziemy jeszcze raz. First. I w ogóle też taka różnica taka w przeciwieństwie do Team Racing, gdzie i Nitro Karta w sumie, gdzie nawet jak kończyłeś wyścig, załóżmy z poprzedniej planszy jako pierwszy, to to i tak czy siak zaczynałeś jako ostatni, to tutaj nawet jak skończysz pierwszy, to zaczynasz potem wyścigi jako pierwszy, a nie jako ostatni, jak to było w Team Racing. Coś czego w sumie ja do teraz nie rozumiem, po co takie coś jest zrobione, naprawdę. Czy to było celowe przez Naughty Dog zrobione, czy nie? Jak chcecie, możecie napisać mi w komentarzach.
Dobra, zbierajmy te banany. O! On się jakoś tak nazywał, ten przeciwnik. Nie pamiętam dokładnie jak, chyba Chrome Killer czy coś takiego. Oni byli z Donkey Konga Country, to ja pamiętam. O, i teraz doganiam ich bez problemu. Czemu miałem wrażenie, że postać, która jest teraz pierwsza, to księżniczka Peach? Nie zdziwiłoby mnie to szczerze za bardzo, bo jest jednak to postać Nintendo, ale ona w tej grze by się nie nadawała kompletnie. Tak samo jak Luigi i Mario. To, że ja się śmieszkowałem w poprzednim odcinku, nie oznacza, że chciałbym, żeby te postacie były. Nie wiem, ja chyba jestem jedną z tych osób, które nie ma aż takiej wielkiej nostalgii co do Mariana. Nawet, że się też zagrywałem trochę, to jednak nie czuję takiej wielkiej nostalgii do tej serii. Ohoho, final lap. No i dobra, jestem pierwszy. Teraz byleby nie skusić i nie zgnoić. A jak coś mam 10 rakietek, tak więc jeżeli ktoś mnie wyprzedzi, to będzie żałował tej decyzji. I to bardzo żałował tej decyzji. A ja już przyłożę do tego rękę. I jak widzicie, momenty są przycinek. I to nie jest, mówię, powtarzam raz jeszcze, to nie jest przez nagrywanie i przez miejsce na dysku, to jest tylko po prostu przez to, że Nintendo 64 nie może ogarnąć za cholerę tego pieprzonego śniegu. Łap! I jeszcze stanął emulator. Świetnie. Tak jest często, kiedy nic nie robię na ekranie, po prostu emulator się jakby w takim momencie frizuje, że trzeba kliknąć myszką. Dlatego ja was przed tym ostrzegam, bo takie coś niestety jest i ja na to nie mam wpływu żadnego. No dobra. Prosiłbym 18 balonik. Czy jest mi to dane? Na 100% jest mi to dane, jak najbardziej tak. Bardzo mnie to cieszy też, że jesteś taki wyrozumiały i z chęcią mi dajesz takie baloniki. Dobra. Przeszliśmy pierwsze 4 plansze z drugiego świata i odblokował nam się boss, którym jest Blurry. Ale my z Blurrym jeszcze nie będziemy walczyć. Nawet o tym nie myślmy. A dlaczego? Ponieważ tutaj sobie spauzuję i zobaczę, jak to się nagrywa. ZW. No dobra. 17 minut jak najbardziej jest nagrane, więc bez zbędnego przedłużenia lecimy na konfrontację z Blurrym. Nie Blurrym, tylko Blurrym. Tak się powinno mówić. A ja to źle mówiłem. No i to jest Bluey. Czyli nasz, że tak powiem, boss tego świata, czyli Snowflake Mountain inaczej. No i dobra, czas się z Blueym zmierzyć, co nie? Będziemy jechać hovercraftem. I jak widzicie, Bluey to jest jeden wielki oszust, ponieważ on używa fal starta, śmieć jeden. Ale jest jeden sposób, jak pokonać za drugim razem Bluey'ego, bo teraz to, że on użył, to tam jeszcze nic, ale uwierzcie mi, ponieważ on teraz nie jest aż tak szybki, bo łatwo go można dogonić. Ale co chciałem powiedzieć, to to, że na drugim... Przypomnijcie mi... Znaczy dobra, przypomnijcie mi, to naprawdę bardzo źle zabrzmiało. Ty nie robisz streama, Pomidor. Za bardzo się przyzwyczaiłem trochę. W każdym bądź razie, co chcę zrobić, to to, że kiedy będziemy mieli drugą konfrontację z Bluey'im, ja zrobię tak samo fal starta jak on. Jest to jak najbardziej możliwe. Jak? Przekonacie się za niedługo. I tutaj zaraz będzie meta. Ponieważ ten wyścig nie jest taki długi. Zresztą to jest ostatni wyścig, gdzie lecimy z punktu A do punktu B. Od następnego świata, czyli od świata numer 3, kompletnie Rare porzuci to i będziemy musieli po prostu w skrócie robić tak jakby trzy oko rzeczy. Tak jakby siekał z normalnym komputerem. I proszę bardzo, ukończyliśmy wyścig jako pierwsi. Oznacza to, że Bluey został skopany... No, został skopany na kwaśne jabłko, na kwaśnego morsa. I po prostu jedyne, co on powie, to to, że to samo, co powiedział nam Tricky w pierwszym świecie. Musimy po prostu wrócić i zebrać wszystkie silver coinsy. I po prostu musimy potem do niego wrócić i znowu się z nim zmierzyć. I potem Blurry zostanie on odciągnięty od tej złej magii. I pojawił się nasz Taj. No i tyle. Wróciliśmy z powrotem tutaj i mamy tym razem wyścigi na silver coiny. Dobra. Ja sobie tutaj zapauzuję i jeszcze jedno ze dwóch zrobię i lecimy z silver coinami. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, której nie zrobiliśmy. I chyba już wiecie, o jaką rzecz mi chodzi. Battle Arinka. Zanim zaczniemy silver coiny, nadszedł czas na Battle Arinkę. Jest to... Co to jest? I Sisl Pyramid.
Czyli po prostu w skrócie to będzie zupełnie inna Battle Arena od poprzednich. Czyli tutaj nie musimy zbierać trzech jajek, tutaj jedyne co to musimy się wszyscy naparzać. Jeżeli stracimy wszystkie banany, to wtedy z automatu przegrywamy. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. Chyba lepiej tego wytłumaczyć się nie dało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Polecę sobie tutaj. Poeksploruję trochę. Będę uciekał przed tymi cfelami. Hej, mogę sobie lepsze rakietki załatwić. Bo tak, jak wjedziesz trzy razy w balon o koloru czerwonym i masz rakietki, to za trzecim razem wylosujesz rakietkę razy 10. Czyli oznacza to, że będę miał lepsze ammo. Tak to mogę ująć. No i dobra, Conker oberwał jako pierwszy. Conker chce, żeby jako pierwszy odleciał stąd. W podskokach rzecz jasna. Banjo odleciał w sumie. Nie, zaraz, Banjo odleciał jako pierwszy. Teraz zwrócimy uwagę. Nieźle. Dobra. Jemu jeszcze tylko dwa uderzenia zostały. I wtedy zostanie mi ta żaba. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, cholera jasna. O ty gnoju jeden. To ja chciałem ciebie jako ostatnią zostawić, a ty mi takie rzeczy odwalasz? Ty masz rozum i godność człowieka? Nie no, godność żaby, prędzej. Okej, każdy z nas ma po dwa, teraz będzie ciekawa runda. To, że mam to, to mnie chyba naprawdę mega uchroniło. Ale muszę spoglądać na minimapę, bo to się zawsze źle może skończyć, cholera. Wiedziałem, że tak się stanie, ja to czułem. Oczywiście, że powtarzamy. Nie mam zamiaru tak po sobie jeździć, co wy? Dobra, Conker oberwałeś jako pierwszy znowu. Chodź tu, gnoju jeden. Okej, Conker zaraz odleci. On ma tylko dwa banany, no chyba, że o dziwo przetrwa jakoś. Cudem. Ale w cuda to wiecie, kto może wierzyć. Na pewno nie ja. Dobra, Conker odleciał. Wiedziałem. Teraz... No, Banjo, który się zbugował, kurde. Doprawdy. Ty patrzcie, co ten Banjo odpierdziela, nie? LOL. To ja sobie będę go tak... Ale mu wydupcę teraz. LOL, co on odwala? Widzicie to w ogóle? Ale jego się komputer zbugował. No nieźle. Kurde, nawet wtrafić w niego nie mogę teraz. Ale głupota. Czekajcie, ja zaraz z niego trafię. Dobra, odleciał. Teraz została ta żaba cholerna pierdzielona. Ja cię tu zaraz dorwę, gnoju jeden. Się skończy twoje cwaniakowanie tu. Halo, nie, bez takich. Jak już, to mamy rakietę i jedziemy na ciebie. Ta żaba ma zamiar w kółko tak ciągle krążyć. Czy ma zamiar inną trasę jeszcze obrać? Dobra, odleciała. What? Zaraz mnie dogoni. Cholerny cfel. Muszę ograniczyć naprawdę słownictwo. Bo pierwszy odcinek poszedł naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o przeklinanie. W sensie, że w ogóle nie przeklinałem. Ale teraz... Teraz coś nie idzie, kurde. O ty mała. Mendo jedna. Haha. Dobrze ci tak. Spróbuj mnie teraz dorwać. Goni mnie? Nie goni mnie. Dobra, wygrałem. Udało się. Woo! Pięknie. Leci tarz. I co się dzieje? Mamy kolejny amulet Titiego. No to będzie kolejny fragment amuletu Titiego. Jeszcze tylko dwa i będziemy mieli pełny amulet. Bardzo mnie to cieszy.
No dobra, Battle Arena zaliczona. A my teraz przechodzimy na właściwą część, czyli Silver Coinsy, ale to za chwilę. Okej, jestem z powrotem. Lecimy z Koksem. Tak jak zaczęliśmy ten świat, tak zaczniemy. Snowball, Wally. I jedziemy tak po kolei, jak było. Czyli teraz Silver Coin Challenge. Gdy zobaczymy wszystkie srebrne monety, wtedy wracamy do Bluriego i wtedy z Blurim będziemy walczyć ponownie. I tu chyba nie tu. A nie, tutaj też są Silver Coiny. Ha! To dobrze. I tutaj jest Silver Coin. Dobra. Gdzie jeszcze jest Silver Coin? Dobra, tu jest. Teraz muszę się skupić na zbieraniu tych Silver Coinów. One pewnie będą gdzieś tak po pogmatwanych miejscach. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Okej, wiem już mniej więcej co i jak. Okej. Dobra, tu widzę, że jest pierwszy ziomuś. Ziomeczek. Jeszcze gdzieś dwa są. Cholera, gdzie one są? O, to jest pytanie. Czy gdzieś tutaj je pominąłem? Dobra, tu jest jeden. Ale gdzie jest ostatni? Dobra, tu jest. Okej. Dobra. Restartujemy wyścig. Dlaczego? Bo teraz chciałem poznać bardziej, jak zdobyć te coiny. Teraz już wiem wszystko. Tak więc lecimy z Koksem. Teraz już bez żadnego pauzowania, bez żadnych kurde ceregieli. Jedziemy z Koksem. Musiałem po prostu się dowiedzieć co i jak. Wolę na razie na spokojnie się skupić na zbieraniu tych coinów. I tak nie wszystkie zbiorę na jednym okrążeniu, ale bądź co bądź przynajmniej będę miał jakąś część, tak myślę. I guess. Dobra. Ała, to bolało. Spierdzielaj, ja jestem pierwszy. A, tu jest Silver Coin. Dobra, to już spierdziliłem też, tak więc jeszcze raz. Ostatni raz. Jak teraz przepierdzielę, no to będzie edit. Zastanawiam się, jak długi będzie odcinek ten. Czy będzie tak samo długi jak odcinek poprzedni, czy będzie trochę krótszy? Oto jest pytanie. Dobra, walić to. Wrócimy po to potem. Conker oberwał, świetnie. Świetnie, nie jest świetnie. Okej, o to chodziło. I Silver Coin był jeszcze po prawej, z tego co pamiętam, jak teraz wyjeżdżałem. Dobra. Ogarniam już. A, cholera! Nie uda mi się teraz, zachinnie. Choćbym się starał. No dobra. Widzimy się już na mecie w takim razie, ludzie, bo już widzieliście cały ten wyścig. A nie będę ukrywał, nie chcę mi się po 10 razy wam pokazywać tego, jak zbieram te silver coiny. Widzimy się na mecie. Jest, udało się. Zauważyłem jedno, że kiedy sobie zbieramy te monety, to tam ktoś w tle mówi go for him. Coś takiego. Tak przynajmniej ja zrozumiałem. Jedyna wada w tych poziomach zimowych jest taka, że auto się strasznie ślizga. Go-kart się dosłownie strasznie tak ślizga, że to jest po prostu masakracja. Ale najważniejsze, że mamy 19 balonik. Hurra!
Dobra. Ale jest tak, to mamy zaliczone, nadszedł czas na Everfrost Peak. Dobra, czas na ten oto poziom. Zobaczymy, jak tutaj będą pochowane te silver coiny. Naprawdę się boję o to. Dobra, mamy coś takiego. Ja mówię... O, właśnie, to będzie gdzieś coś takiego tutaj porobione. Wiedziałem, że tak będzie, że tutaj silver coiny będą tak pochowane. Nigdy nie ufaj Rare ani Nintendo. Nie no, Rare można zaufać, ale Nintendo nigdy. Bo Nintendo to Nintendo po prostu. Musi się jakoś... Ten... Musi się jakoś, kurde, zareklamować. To zdanie nawet nie miało sensu. Więc pomijmy je. Wsłuchajmy się w ten świetny soundtrack, który jest zarąbisty. Nie, soundtrack w tej grze wymiata. To już jest definitywne. Potwierdzone przez naukowców nawet, bym mógł rzec. Naukowcy powiedzieli to samo co ja. Wręcz nawet potwierdzają moją tezę. Cholera jest... Ej, no to... Zaraz. Nie, to się nie uda. Nie ma opcji. Get ready, go. Zastanawiam się, czy ja w ogóle zdążę to dzisiaj nagrać do końca. Znaczy, no w tym momencie już nie za bardzo. Mi się wydaje, że już po tym poziomie... Może jeszcze jeden uda mi się zrobić, ale potem będę musiał zrobić niestety tak zwane długie, bardzo długie ZW. Być może nawet się okaże, że odcinek nagram dzień później, albo pod koniec tego dnia. Więc będzie pewnie na pewno różnica, jeżeli chodzi o godziny. Wiecie co? Trochę mnie rozwala kolizja w tej grze. Chodzi o to, że po prostu wiecie. Trochę mnie bardzo rozwala to, że mogę nawet zdobyć monetę, będąc centralnie pod nią. Nie muszę jakby być centralnie przed nią. Dobra, wiecie co? Ja sobie to powtórzę. Teraz wy na pewno tego na 100% nie odczujecie, bo wy jako oglądacze będziecie mieli jakby filmik ładnie zmontowany. Jednakże dla mnie będą to ciężkie próby, więc jedyne co mogę powiedzieć, to w tym momencie się chwilowo z wami pożegnać. Kontynuacja tego odcinka być może będzie jeszcze dzisiaj, a jak nie dzisiaj, to już jutro. Jutro sobie nagram tyle zapasu tej gry, że to po prostu chcę jutro całą grę przejść w każdym bądź razie. A więc mamy dzisiaj 19 stycznia, 16 godzina, będę musiał teraz na miasto szybko lecieć. Widzimy się za jakiś czas. See you later. Witam Państwa bardzo serdecznie po niedługiej przerwie, w sumie długiej, bo minęło od tamtego momentu z 4 godziny. Ten sam dzień. Po prostu zaraz jest 21, a my za ten czas powtarzamy sobie jeszcze raz ten wyścig. W sensie robimy go jeszcze raz. Pokażę wam to, bo nie ma co. Tak więc co? Lecimy. Get ready. Go. Tak więc zobaczymy. Generalnie... Zobaczymy, jak mi pójdzie. W ogóle jest jedna rzecz, o której zapomniałem wam w sumie powiedzieć. A mianowicie taka, że... Nie wiem, czy w sumie o tym wspominałem. Być może wspominałem. Mam strasznie dziurową pamięć co do tego i boję się, że będę się powtarzał za często. Ale nie wiem, czy wiecie, ale kiedy przejdzie się po raz pierwszy tę grę, to się odblokuje nowy tryb w tej grze pod nazwą Adventure 2. I co ten tryb daje, to to, że po prostu jest to tak zwany hard mode do tej gierki. I co on zmienia? Zmienia jedynie to, że ciężej znaleźć te srebrne monety, czyli silver coins inaczej, w skrócie. Być może, że po tym odcinku nagram jeszcze jeden odcinek, bo wiecie, warto sobie zapasy robić, nie będę tego ukrywał. A zawsze takie zapasy przydają się na czarną godzinę, tak zwaną. Dobra, jesteśmy wciąż pierwsi, co mnie bardzo cieszy, ale bardzo mi zależy na tym, by te wszystkie monety zgarnąć. I muszę wykombinować to tak, żeby zebrać tą monetę. Wiecie, którą? Bo najciężej zdobyć tamtą monetę. Bo tutaj są, o właśnie. No i właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Najciężej zdobyć tą monetę. Cholera pierdzielona, mać. A jak zdobyć ostatnią monetę?
Gdzie jest w ogóle taka a propos ostatnia moneta? O, to jest pytanie. Jestem piąty, nie wiem czy ja dam radę. No to świat numer dwa pokaże mi swoje prawdziwe pazury. Może przy dobrych wiatrach będę pierwszy. Musiałbym mieć ciągle nitro, żeby wygrać. Już to się nie opłaca już, to już mamy jakby zagwarantowaną przegraną. Co z tego, że mam już wszystkie monety? Ja już mam przegraną zagwarantowaną. No, który będę? Drugi? Nawet nie drugi, trzeci będę. Dobra, widzieliśmy już ten cały wyścig, więc ja się teraz z wami chwilowo znowu żegnam i widzimy się za chwilkę, kiedy wygram ten wyścig, kiedy w sumie zobaczymy się na ostatnim okrążeniu, ale jak będę pierwszy. Dobra, coraz bliżej końca. Jest! Udało się, pierwsi jesteśmy. Nice! Udało się. Trochę tych prób było jednak, ale wiecie, zawsze warto walczyć do końca. I nagrywam audio? Nagrywam, jak najbardziej. Jest to już balon numer 20. Nieźle. Dobra. Tak więc jeszcze zostały nam dwa poziomy. I jedziemy z koksem, no nie? Czas na Valdus Cove. Mówię, coś czuję, że te poziomy tutaj mi skopią dupę, jeżeli chodzi o Silver Coinsy. Ale wiecie co, jeszcze o Silver Coinsy tak się nie boję. Ja się bardziej boję o tą konfrontację z bossem. W sensie z Blurim. Ale dobra, może damy radę. Nie można być negatywnie nastawionym, co nie? O kurczę pieczonej, to jest ten słynny poziom, który laguje podobno. W sumie nie dziwię się z tego względu, że tak jak już wspominałem wcześniej, Nintendo 64 albo jest na tyle ułomne, albo po prostu nie ogarnia śniegu kompletnie. Dobra, tutaj ominąłem już 3 monety po drodze. 4. Zobaczymy, gdzie będzie następna. Widzę, że ta woda w ogóle to jest trochę jak galareta, bo nie będę ukrywał, że trochę taka odbijająca jest, co jest dziwne, bo woda powinna być lodowata, a nie odbijająca. Tak na dobrą sprawę. Nie to, żebym się czepiał, tylko po prostu takie prawa fizyki trochę nieistniejące. Zresztą ja się czepiam, kurde, gry, która jest... Znaczy w ogóle, czepianie się gier, bo nie mają prawa fizyki, to jest trochę takie śmieszne, nie? Trochę. Dobra, teraz zwolnię trochę, ponieważ tu jest moneta, którą właśnie bardzo chciałem zabrać i zabrałem. O, tu kolejna moneta, cholera, minąłem ją. Znowu logo Nintendo. Dobra, kolejna moneta jest wzięta. I teraz idziemy... O! Kolejna. No, tu w sumie... Przyznam, że lokacje tych monet aż takie złe nie są. Tutaj jest bardziej gorzej wygrać wyścig za pierwszym razem. Może to po prostu wtedy źle ująłem, bo wiecie, problem z monetami nie jest żaden. Bo to żaden nie jest problem zdobyć monetę. Problemem tutaj jest osiągnąć pierwsze miejsce i zdobyć wszystkie monety. Tak, to jest odwieczny problem, jeżeli chodzi o te plansze przynajmniej. Ale no, nie będę ukrywał, że gra będzie charakteryzowała się troszeczkę większym już poziomem trudności. I będą momenty, gdzie naprawdę będzie bardzo trudno dla takiego mnie. Ale cóż, może wygram to jeszcze, nie jest powiedziane, że nie. Chociaż ja w to wątpię, ale wszystko się może okazać jeszcze. No, niestety przegrałem drugi. W złym momencie użyłem tego magnesu, znaczy w ogóle ja nie miałbym szans jakby na wygraną. Bo moją stawką było to, że albo będę drugi, albo trzeci. Ale muzyka z lobby jest świetna. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Jeżeli teraz się nie uda, to po prostu robimy edyt i tyle. Get ready, go. Jedziemy. Po Snowflake Mountain sobie, że tak powiem, zrobię krótką przerwę. I myślę, że jeszcze nagram jeden świat w sumie, bo jestem
na tyle pobudzony i mam na tyle siły, że mogę jeszcze jeden świat dzisiaj nagrać. Pytanie, jak nam pójdzie, to już jest kwestia do uzgodnienia, jak mi pójdzie. Bo ten świat jest krótki dosyć. Nawet, że ma tyle samo poziomów, to czuję troszeczkę coś takiego, jakby był mega krótki. Może przez to, że te plansze są trochę takie krótkawe. Ale tam nie ma co. Najważniejsze, że Donkey Konga. Diddy Kong Racing będziemy mieli już zaliczone, jeżeli chodzi o Let's Play na kanał. Tak więc nie będzie trzeba się mnie pytać odnośnie, kiedy nagram Diddy Kong Racing, skoro jakby to powiedzieć, Diddy Kong Racing jest już nagrane. A raczej jest w trakcie nagrywania. Więc już żadnych pytań nie będzie co do tego. Chyba, że jeżeli chodzi o port DS-owy. Przynajmniej będziemy mieli pierwszą grę RR zrobioną na kanał. Bo mówię, livestreamów to ja nie liczę w żaden sposób. W żadnym wypadku livestreamów nie liczę jako let's play. Bo nie jest to pełnoprawne przejście Zagrajmy Wy czy cokolwiek. To jest po prostu tylko granie na streamie. Takie granie na streamie, bo tak. W sumie. Dobra, tu jest jeszcze moneta ostatnia, pamiętam. Dobra, teraz wystarczy, żeby być... Ja pierdzielę. Ale ta moc mi zaszkodziła w tym momencie. Ale dupa. Teraz to już nie mam szans. Choćbym się starał, bo jestem piąty. Zastanawiam się, jak nam konfrontacja z Whispigiem pójdzie. Trochę się boję, bo nie będę ukrywał, że Whispig jest najtrudniejszym bossem. Wiadomo, ostatni boss to zawiadomo, że będzie najtrudniejszy. Czego się spodziewaliście? Czegoś łatwego? To chyba nie ta gierka, ludzie. Zawsze ostatni boss powinien być challengeujący, tak ja zawsze też uważałem. Bo gdy boss nie jest ostatni challengeujący, to co to jest za ostatni boss? Dobra, mamy już jakby po ptakach, nic się nie stanie, nic jakby po prostu nie mam już szans, tak więc zobaczymy się za chwilę. Wiecie co zauważyłem, ludzie? Że gdy wyciszam się, jakby mówię, że zaraz wracam czy coś, jeżeli chodzi o takie, wiecie, edyt czy coś, to zawsze jest tak, że zawsze jakby przychodzę potem za pierwszym razem. Albo za drugim. Nie, w sumie to było teraz za drugim, bo za pierwszym razem to ja w ogóle spieprzyłem, bo chciałem wszystkie monety naraz zdobyć i się potem jakoś tak dziwnie cofałem. Ale cóż. Tak to właśnie mniej więcej wygląda, że potem jak się wyciszam, to nagle mi wychodzi. To jest dosyć komiczne. No dobra. Mamy tutaj prawie wszystkie poziomy zaliczone. Jeszcze jeden poziom i będziemy mieli wszystkie jakby... Silver Coinsy zrobione. Potem pokonamy bossa i potem przyjdzie czas na trofea. Albo po prostu kapy. No i co? I potem zrobimy ostatni challenge u Tarza. W sensie ostatni wyścig z nim. I wtedy będzie koniec odcinka. Odcinka numer 2 w sumie. Który bądź co bądź pod względem tego wszystkiego, to naprawdę w sumie jeden i drugi odcinek mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi pod względem. No dobra, jedziemy dalej z Koksem. Mamy drugą monetę. I bardzo dobrze, jedziemy z Koksem. Uff! Powiem wam, że miałem nieoczekiwane ZW, bo musiałem z psem zejść. I cholera jasna, powiem wam, że tyle śniegu napadało, że to jest szok. W sumie, jakbym miał być z wami w 100% szczery, jest podobna ilość śniegu, co jest w tym poziomie, serio. Dobra, czwarta srebrna moneta, Silver Coins z logiem Nintendo. I zobaczymy, czy dam radę wygrać. Fajnie byłoby, żeby chociaż ten wyścig był za pierwszym razem. What? Co, zaraz, tu jest trzeci i tam jest drugi? What? To gdzie jest trzeci? A dobra, prześcignąłem go. Kumam. Pytanie, gdzie jest kolejny Silver Coin? Coś mi się tu nie zgadza, gdzieś musiałem jednego pominąć, na 100%. Pytanie, czy tutaj nie jest czasem jakiś... Dobra, mam już to przegrane, jak nic. Kurde, tak jak mówiłem, widzicie? Silver Coiny będziemy tutaj powtarzać. Nie będzie tak, że już będę za pierwszym razem przechodził, przynajmniej w tym świecie. Zobaczymy, jak będzie w następnym. Nie nastawiamy się negatywnie na każdy świat. Jeżeli ten mi pójdzie słabiej, to trudno się mówi. Raz się żyje.
Nie zawsze wszystko idzie perfekcyjnie. Dobra, mam tutaj już 3 monetki. Fajnie, fajnie. Raczej coinsy, silver coinsy. What the fuck? Dobra. To już będę pamiętał, że tutaj jest jeden. Dobra. Jest wszystko jak najbardziej git. No dobra, mam 6 na 8. Pytanie tylko, gdzie jest ten... A dobra. Tutaj jest menda schowana, kurde. Się menda schowała przede mną. Ja go szukałem, kurde, przez pół planszy. Dobra, teraz mamy już wszystkie, teraz tylko być pierwszym. Co będzie chyba lada wyzwaniem, bo widzę na minimapce, że oni są wszyscy tak cholernie daleko, że to jest szok. No ale dobra, spróbować zawsze można dogonić, nigdy nie mów nigdy. Może się okazać, że będzie inaczej. Dobra, jednego zdjąłem. Tam jest drugi i pierwszy jest tam gdzieś niedaleko już, dobra. Kart mój będzie teraz szybszy, tak więc trzeba szybko lecieć za nimi. I spróbować się nie obijać nigdzie. Cholera jasna, czy to będzie możliwe, żeby ich dogonić? Chyba nie. Nie poddawaj się, Michał, walcz do końca. Dupa. Dobra, jeszcze jedna próba. Nie poddam się. Może ten wyścig chociaż... Proszę, żeby chociaż ten był bez żadnego edytu, bo to jest sporo montażu, przy mnie będzie czekało. Znaczy, no wiecie, trudno się mówi, no życie jest... okrutne, wiem o tym doskonale. Ale cholera jasna. Dobra. Dałem radę bez problemu tą monetkę zdobyć. Najso. Oni są już, kurde, no może nie aż tak daleko, bo jestem tuż za nimi. Więc co ja bym powiedział w tym momencie, to byłaby totalna głupota, jakbym powiedział, że oni są bardzo daleko ode mnie. Dobra. Czas zabrać się za Nitro. I powoli ich doganiać. Dobra. Mamy już wszystkie monetki. Nice. Cieszy mnie to bardzo. Dobra, oberwał. Pytanie, czy ja ich dogonię? Odwieczne pytanie w Diddy Kong Racing. Dobra. Jest. No dawaj, 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 dawaj. Tam jest pierwszy, widziałem tego pierwszego gnoja. Dalej jestem drugi. Lepiej być drugim niż ostatnim. Kurde, ale bym się przyspieszył teraz. Gdybym wjechał w tego boost pada. W tego też. Bo teraz jest szansa, że ja mogę go już nie dogonić, ale... Nie! No nie, nie mówcie. Bez kitu, nie dałem rady. Boże! Wiecie, co to oznacza? Za pierwszym razem, ludzie! No sobie, za pierwszym razem udało mi się wygrać ten wyścig, nie nagrywając. To jest przerażające, naprawdę. Wyjście drugi balon. Mamy już teraz wszystkie balony, jeżeli chodzi o silver coinsy. I w sumie jaki ten świat, no bo...
Potem będziemy musieli zrobić jakby te mistrzostwa tak zwane. Dalej, teraz leci ta taka dziwna muzyka w sumie. No może nie dziwna, ale tak czy siak leci. Jedziemy z koksem. Zakończmy to. No i dobra, i teraz ta sama gadka jak była z Trickim. I teraz zrobimy jedną rzecz. Mianowicie coś takiego. Kurde, nie udało mi się. Czekajcie, spróbujemy zrobić tego falstarta. Ech, dobra, walić to. Może się uda, bez tego falstarta. Spróbujmy. Konfrontacja w sumie jest taka sama na to wygląda. Bo nie widzę, żeby cokolwiek tutaj było, jakakolwiek zmiana, poza tym, że on ma tego falstarta. Dobra, jeszcze raz, bo to nie ma sensu, on trochę za szybki jest, to jest fakt. Dobra. Spróbujmy teraz, może damy radę. Ale muzykę cały czas lubię i szanuję, jeżeli chodzi o ten poziom. Trochę się obijam. Ta głupia foka sprawi mi taki problem, że to jest szok. To nieźle wystrzeliłem. Jak ja nie lubię, jak jakiś boss falstartuje, dlatego ja mega nie lubię na przykład Oxide'a pod tym względem, że on tak falstartuje. To jest przegięcie pały w tym momencie. No co za mongoł? Siedzę mu na ogonie. Nawet go przegoniłem. Dobra, mamy to. Sorki, że tak generalnie cicho jestem, ale generalnie chcę się mega skupić na tym bossie, bo jak widzicie, coś takiego się mega dzieje. Dobra, oberwał, spowolnij go. Jedziesz. Dasz radę, Didi. Jest! Udało się. O Jezus Maria. A to jest niby drugi boss i druga konfrontacja. Raczej drugi wyścig. Wow. Mamy już drugi, że tak powiem, fragment amuletu Whispiga. No więc jeszcze dwa i będziemy mieli już kompletny amulet. Nice. Bardzo mi się to podoba. No i cóż. Mamy już jakby ten świat stuprocentowany. Teraz tylko pozostały nam mistrzostwa. I koniec odcinka. Tak sobie myślę. Tak więc, no co, ja w tym momencie chwilowo się z wami pożegnam i widzimy się po tych mistrzostwach. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak już wyłączyć kamerę, a wy oglądajcie dalej, co się będzie działo. Czyli tak zwany montaż. Na razie.
No i dobrze, proszę Państwa. Tak oto zaliczyliśmy cały świat numer 2 w 100%. Snowflake Mountain zostało zaliczone w 100%, więc możemy stąd już wyjeżdżać. I będziemy mieli chyba już ostatnie zadanie od Tarza, z tego co pamiętam. Tak jest. No dobra, to co, lecimy. Aha, dobra, czyli zrobiłem coś, głupotę jaką zrobiłem. Bo nie wiem jak on chce lecieć, szczerze. Chcę rzucić mu wyzwanie, dobra. I jak widzicie tutaj, Whispeak już troszeczkę ma uzupełnioną twarz. Challenges. Can I help you select the challenge of your choice? Abracadabra! No i jak on chce lecieć? A dobra, tak on chce lecieć. Kurczę, wiecie co? Nie ogarniam tego challenge'u. Dobra, teraz już na serio lecimy. Gdzie on jest? Musimy 3 okrążenia zrobić wokół całego hub worldu. Huh. Teraz będzie dobrze. 3 okrążenia, lecimy. Dobra, jedno uderzenie i Tasz nas dogania. Zapamiętaj, pomidorze, przyda ci się to. No i tutaj zaraz będziemy blisko trzeciego świata, moi drodzy. Mam nadzieję, że się cieszycie. Kurde mać. Uderzyłem. Mam nadzieję, że to tak czy siak wygram. Że Tasz nie jest aż taki za szybki mega. Z tego co wiem, Tasz jest strasznie słaby. Z tego co ja się orientuję. Szkoda, że tutaj turbo nie można używać, ale wiadomo. Turbo znaczy w ogóle korzystanie z turbo przez hub world, no to byłoby dosyć dziwne. Aj, dobra, jeszcze raz zrobimy ten challenge. Od nowa. Cholera jasna, by to szlak jasny trafił. No. Hello, friend. Select the... Dawaj. Nie obijaj się teraz, kurde, Didi. Po prostu leć do przodu, niczym wiatr. Gnaj, gnaj, niczym wiatr. A zobaczysz, że Tasz cię nie dogoni. W żaden sposób. Bo to już jest ostatni challenge, bo już mieliśmy jakby każdy z tych challenge'y i to już jest taki ostatni, by sprawdzić nasze siły, czy jesteśmy godni jakby mierzenia się z Whispeakiem. Skubaniec nas wyprzedził. Dobra, jestem blisko niego, tak więc już się jakby o miejsce nie martwię. Ale to jest po raz pierwszy challenge, który muszę ja restartować, nie? Ja wiem, że sobie zdaję sprawę z tego, że ludzie będą się teraz ze mnie nabijać, ale polecam wam, sami sobie zagrajcie w tę gierkę za pierwszym razem czy coś. To zobaczymy, jaki będzie wasz efekt. Pośmiejemy się razem, posiedzimy. Tak myślę. Chyba zaraz trzeba będzie kliknąć Abaddon Challenge. Dobra. Słuchajcie, ludzie. Ja się teraz skupię i zrobię go sobie po cichu, ten challenge. Tak myślę. Bez żadnej mowy, będziecie widzieć moją cały czas kamerkę, ale po prostu jakby nie będziecie... nie będę nic mówił, o. Skupię się bardziej na tym.
Hello, friend. Zarypiście w ciulu, udało się. Dobra, wręczaj mi tego balona. Dobra, mamy 23 balon. Nice. I to był ostatni challenge stażem, ludzie. Ostatni, ostateczny. Już nie będzie żadnych challenge'ów stażem. Hurra. Jestem bardzo szczęśliwy. No nic to. Będziemy już kończyć sobie ten odcinek. Tu jest świat numer 3. On miał jakąś nazwę, poczekajcie. Ja wam już powiem, co to była za nazwa. A jest to nazwa Sherbet Island. Więc tak, w następnym odcinku zajmiemy się za Sherbet Island. Mam nadzieję, że jestem informatywny, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobał, to możesz zostawić łapkę w górę, nie przymuszam. I mam nadzieję, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten let's play. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach z Diddy Kong Racing na Nintendo 64. Trzymajcie się i cześć!